W międzyczasie wybudowano tu na róg ogrodowej i pałacowej szkołę numer 1, publiczna powszechna szkoła numer 1 imienia Juliusza Słowackiego. I ja tu już w 30 roku właśnie z zacisza poszedłem do tej szkoły. I w czwartej klasie czy coś przyszła, a doktor Białówna była w szkole zawsze. Ja nie miała gabinety w szkole, jakoś przyszła. No, i ta z kilku, dwóch czy trzech skierowała, a to już u mnie, to już był chyba, ja byłem w piątej klasie, do piątej klasy, bo już rodzice nie żyli. To mnie, że ja tak źle wyglądam i to jeszcze tam jeszcze, to wiadomo, że już sierota, to skierowała mnie do 13 szkoły. A tam śniadanie, obiad, wszystkie dzieci miały takie. A latem na werandach uczyliśmy się, powietrze świeże, tam była taka pani nauczycielka przyrody, która ogródki te uprawialiśmy, a na werandach tam uczyliśmy się całe lato. A mówił pan jeszcze o doktor Białównie. Może pan coś więcej o niej opowiedzieć? A była ciemna. Ale taka przyjemna też. Ona mnie na przykład jeszcze stwierdziła ze wzrokiem moim. Okazało się, że moje na to oko nic nie widzę. To okazuje się, że to od urodzenia to oko. To ona stwierdziła jeszcze mnie Białówna w szkole. Ona to bardzo taka pilnowała te dzieci, chłopcy. I potem, jak wyszłam z więzienia, to moja rodzina zadecydowała, że moja siostra cioteczna Janina Wandor z nakazem pracy pielęgniarka była przysłana tutaj do szkoły, do szpitala i szkoły położnej, była instruktorką. I mieszkała na ulicy Piwnej, to teraz jest Skłodowskiej, i gdzie jest szpital Śniadecki, to tylko to środkowa część, nawet chyba i nadbudówka jest teraz dobudowana. Środkowa część, był jeden budyneczek, a tutaj było boisko, siatkówki i w ogóle, i to była szkoła pielęgniarska. I potem szkołę przeniesiono na ulicę Warszawską, gdzie dawniej był szpital, to tam chyba Warszawska 25. I ja tutaj 3 miesiące waletowałam. Znaczy w 5-osobowym pokoju była siostra moja, ta cioteczna, i ja spałam z nią, jeżeli wszystkie były. Ale one były tak miłe, że która szła na noc, to mówiła, śpij na moim łóżku. No bo to ona przychodziła dopiero rano, ja wstawałam, ona. Starałam się o pracę jakąkolwiek. Mogłam być salową w szpitalu, mogłam być sprzątaczką. Gdzieś już, bo z klasy maturalnej mnie wzięto, z zakazem, że nie wolno mi się nigdzie uczyć dalej. No więc jakiejkolwiek pracy, tu już wyczerpała mi się ten, no ta siostra pracuje, ale to jest za mało na nas. I byłam bardzo, no bardzo już prawie zrozpaczona, że nie mam ani mieszkania, bo nie mam za co zapłacić, czym zapłacić za to mieszkanie. No więc któraś z pielęgniarek, nie wiem kto, doniósł pani doktor Irenie Białównej, że jest taka po więzieniu, młoda osoba, nie ma pracy, i pani doktor się mną zaopiekowała. Pani doktor stanowisko dostałam kancelistki. Korespondencję przyjmowałam, otwierałam koperty, wyjmowałam, składałam wszystko, te pisma, podania, co tam do nas przyszło, i niosłam wsteczką do pani doktor. Pani doktor pisała, do kogo to trzeba skierować. Ja to roznosiłam po urzędnikach, bo to była centralna ochrona.
Centralna Poradnia Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka, tak się nazywało. I było to na ulicy Wojskowej. Na górze tam też jakiś szpitalik teraz jest w tym jednym bloku, a my byliśmy na samej górze. No i potem, jak pani, i potem oni wszyscy odpisywali, to poszło na maszynę. Ja to potem wszystko zbierałam, zanosiłam do pani doktor. Pani doktor to czytała, podpisywała i zwracała do mnie. Ja znowu wpisywałam, bo każde pismo musiało być przyjęte, wpisane i napisane odpowiedź i kiedy i kto napisał. Więc u pani doktor to było, ona wiecie, u mnie się nic nie wyrzucało. Tylko na każdziutkie to pismo była odpowiedź. Bo przecież ludzie pisali też w sprawie chorób dzieci. Bardzo dziećmi się opiekowała i raz w miesiącu jeździłam do sanatoriów i woziłam dzieci i przywoziłam, bo zwykle już w sanatorium jakieś dzieci były, które zabierałam, a nowe zostawiałam. To tak było, to zaczęłam 1 września 1951 roku i byłam do 1952 roku do wiosny, którego dokładnie miesiąca. I w tym czasie kilka razy zmieniłam mieszkanie, bo mieszkam i na Wojskowej, i na Jurowieckiej, teraz już nawet tych domów nie ma, i na Wojskowej, i na Mickiewicza, i gdzie przyszłam mieszkać, to 2-3 tygodnie i UB przychodziło, robiło rewizję, a ja myślałam, jak z Białej tu przyjadę, to wiecie, UB mnie nie sięgnie. Ale i wtedy dziękowano mi, musiałam iść dalej mieszkać. Do innych. No i doktor nigdy nie rozmawiała o tym ze mną, a wiedziała wszystko. Doktor wiedziała o wszystkich i o wszystkim. I pani doktor zorganizowała taką tą sprawę, że mówi, jest miejsce u pana doktora Dzieszki na warszawskim szpitalu i napisała mi bardzo piękną opinię. Poszłam do Urzędu Miasta, do Wydziału Zdrowia. Oni mi dali skierowanie. Poszłam do doktora Dzieszki. Pan Dzieszko już wszystko wiedział. Czyli pani doktor załatwiła wszystko i w wydziale, i u doktora. I tam byłam pomoc laboranta, tak się nazywało. A polegało na tym, że brałam wymazy cytologiczne od kobiet i te wymazy barwiłam, to było ileś tam barwników, trzeba było siedzieć ten 3 minuty, ten 5, ten 7, ten 2, ten 40 i zegarkiem, prawda, przestawiałam, barwiłam i potem pani doktor Kazanowska przychodziła, sprawdzała przez mikroskop i jeżeli wynik był dobry, to ja dawałam. Ona tylko wypisywała, a ja chorym oddawałam, a jeżeli był nowotwór, to wtedy ja umawiałam chorą z panią doktor na odpowiednią godzinę, bo takie dawanie wyniku trwa 20 minut, pół godziny, a czasami prawie godzinę. I potem po rozmowie z doktor taka chora była opatrywana przeważnie. To były z nowotworami panie. No to tam pracowałam, a dlaczego doktor mnie tam wsadziła? Bo na górze, w trzech oknach, gdzie państwo na dole pracujecie, ja mieszkałam. I tam już nikt nie przychodził do mnie, bo 5 osób nas mieszkało w pokoju, położnej pielęgniarki. Ja razem, także, więc pani doktor mnie tam wysłała, żebym ja miała mieszkanie, bo wiedziała, że mnie wyrzucają z tych mieszkań. To był kochany, dobry człowiek, pani doktor. To właśnie ona szkoliła te wszystkie nasze siostry, a kiedy już jak ja się wyszkoliłam się, wszystko to praktykę odbywałam też tam u pani doktor, na tym wodyjoski. To tam właśnie odbywałam. I pani doktor to tak pilnowała wszystkich po kątach, całą noc, jak miała dyżur, to wszystko, każdy mówi, chowajcie się, bo Białówna ma dyżur.
chowajcie się wszyscy. Mówi, nie, skąd tu wyłazić, nigdzie, żebyście nie zasnęła którakolwiek. To by ciężkie było, tam ciężko było w tych barakach, Boże, jak ciężko było pracować. Ale pracowali, no, dziewczynka taka umierała, nie było leków, nie było, 12-letnia dziewczynka umierała, przybiła na wsi nogę gwoździem, nastąpiła na zardzewiały gwoźdź i przybiła i pani doktor ręce rozkłada, leków nie ma. Nic nie ma i nie było czym ją ratować. I tak do ziemi poszła. Umarła. Zakażenie ogólne. Było to straszne, że przeżycia były po wojnie straszne. Mówię panu. Niech pan uwierzy to, co mówię. Było. I to te baraki jeszcze, jak trzeci powiedzieli, nie chce być, nie chce. No to co? Mówi, ten Białystok taki zbity, rozbity. To wzięli te domki, to wszystko przywieźli poskładane, do składania te domki były. I te domki tu Szwedzi przywieźli, to Szwedzi złożyli te domki, o. Ten szpitalik to dla pani doktor zrobili, to jest doktor Białówny, zasługa. Jeszcze chciałem wrócić do tego kursu PCK, gdzie on się odbywał? W PCK, na Warszawskiej 30. Kto jeszcze tam uczył? Wie pan, tych wszystkich lekarzy trudno mi, chirurgów i innych wszystkich, teraz ich nie pamiętam już. Tam na tym jednym grupowym zdjęciu to oni tam wszyscy są. Ale ja ich nazwiska, to myśmy tam, wie pan, nas nie interesowały to. Przychodzili, uczyli i to wszystko było. I chirurdzy, i tam wewnętrzni, i tacy inni, wszyscy. Cały czas ktoś przychodził nowy. No i potem trzeba było te egzaminy zdawać, to wszystko trzeba było, ze wszystkiego, no. W Śniadeckich to tylko chodziliśmy na odwiedziny, na obchody różne, no patrzeć jak tam się opiekują, jak tam robią, co tam robią, kto tam jest, mieliśmy swoich podopiecznych dużo, wszystko i to tak się chodziło, tylko tak sobie chodziło, a tam gdzieś nie pracowaliśmy. Bo tak pracowała pani w domach? Tak, cały czas w domach, ale tam trzeba było też chodzić, no. Pani doktor, no ja ją właściwie to wtedy jak w tym szpitalu byłam, no to wtedy to zapamiętałam już, jak myśmy tam po tym kursie. Po tym kursie ja tam musiałam odbywać tą praktykę. No to właśnie mówię, baliśmy się wszyscy, pani doktor. Ale to był najlepszy człowiek, jakiego pan mógł. Ale taka bardzo wymagająca była w stosunku. Wymagająca, tak, w stosunku, tak. Dziecko to było wszystko. Jeszcze powiem panu zdarzenie takie. Na manifestu, jak tam na tej, no, manifestu będę zawsze nazywać, bo to chodziła mi tak, co się nazywało. Przyjechał w nocy człowiek ze wsi, z bardzo daleka. Była godzina druga czy trzecia. I przyjeżdża i stuka w okno, a ta siostra pani doktor, to ona taka sympatyczna Krzyżanowska, profesor Krzyżanowska, bo przy wszystkich też u tych liceach uczyła. To ważna była osoba tutaj w handlowej tej szkole na Warszawskiej. I mówi, stuka w okno, a tam wyranda taka była. No szkoda, że tego domu nie ma, już rozebrali. I nie ma tego, bo tam oficyna była w podwórku i ten dom, gdzie pani doktor mieszkała. I stuka w okno i mówi, panią doktor Białówne, panią doktor, a ta Krzyżanowska wyszła i mówi, pani doktor śpi, bo jest po wszystkich powiatach, jeździła dzisiaj i mówi, niech położyła się teraz nad ranem, a on mówi, niech ratuje moje dziecko, bo chyba już z nim nic nie można zrobić. A pani doktor spała. Ale słyszę, że jakiś hałas, a tam mieszkanie duże było, ogromne. I Janeczko, a ona też Janina nazywała, i mówi, Janeczko, jak ty tak możesz? Otwórz wyrandę i otwórz i wpuść tego pana. I on z tym dzieckiem, z tym przywluk, to dziecko trzyma przy sobie, to dziecko już ledwie tam oddycha. I mówi, rozbiera, niech pan rozbierze to dziecko i kładzie tutaj, tam takie duże biurko stało, pani doktor dzieci tam na tym badała, na tym biurku. I pani doktor zbadała i mówi tak, no ciężki bardzo stan, bardzo ciężki, ale wie pan co, niech pan te dziecko zostawi tutaj do rana, a pan teraz jedzie do domu, zostawi te dziecko, my tutaj się teraz zaopiekujemy i teraz tak, rowerem wsiadła na rower. I no, przecież nie było czym jeździć przedtem. Wsiadła na ten rower i po aptekach po nocy, wszędzie tam, gdzie widziała, i jakiś tam ten lek szukała. Znalazła ten lek i powiedziała jemu tak, jak przeżyje do rana,
to będzie żyć. Ten człowiek już taki był w niebo wzięty, płakał i co on tam nie wyrabiał. I pani doktor przywiozła ten lek, zrobiła mu te zastrzyki, później znowuś, mówi, niech on tutaj pobędzie. My zobaczymy, jak to będzie się kończyć. No i ten człowiek przyjechał na drugi dzień, potem znów na trzeci dzień, bo to dziecko tam było, zostało. Pani doktor kazała zostawić. I ten człowiek przyjechał, mówi, będzie żył, będzie syn pana żył. On ten człowiek ukląkł przed obrazem i zaczął płakać. To wszystko wiem z opowieści pani doktor i pani Krzyżanowskiej. Jeszcze panu powiem, jak to było, że ja jak się zaopiekowałam, bo wszędzie już parę lat się, to znaczy cały czas się pracowało, a dostaje zlecenie i mówi tak, pójdzie pani dziś do doktor Białówny. Ja mówię, o, tego to już nie. Proszę mnie najwyżej zwolnić z pracy. Jak to? Ja mówię, tak, ja do pani doktor nie pójdę. Ja wiem, jak pani doktor w szpitalu było, jak byłam na praktyce, jak wszystko. Ja mówię, się po prostu boję. Toż to jest dobroci człowiek. Pani Jasiu, pani idzie, pani się nie boi, ale a doktor Białówna to będzie tylko najwyżej 7 dni żyła. Ja mówię, tak, to taka, to nie było co na rękach przenosić, nie było co, to był kościec żywy, obciągnięty skórą. I ja myślę, Boże kochany, ja idę, wzięłam już na tę prośbę tej kierowniczki, tej naszej sekretarz, tej, idź Jasiu, idź, zobaczysz co to za człowiek. Ja mówię, no nie wiem, ja raczej nie wiem, czy będę tam. No ale wzięłam to zlecenie, przychodzę, patrzę, no pani doktor leży, no cała umoczona, cała wszystko, Boże kochany, tak mi jej było żal. I mówię, jeszcze ona, jeszcze pożyje trochę, jeszcze może 7 dni, może ile. A ja byłam tam 7 lat. Panią doktor opiekowałam się 7 lat. Cały czas była przytomna, cały czas. I później już był to luty, się zbliżał i pani doktor już tak ciężko oddychała i do mnie mówi, Jasiu, połóż choć jednego papierosa, niech on tu leży. Ja mówię, nie pani doktor, nie pozwolę niczego wąchać niczego. Ja mówię, jeszcze pani doktor mało, ja mówię, ledwie oddycha, jeszcze papierosa będzie mi tu wąchać. Ale to przynieś jego i połóż choć do szafeczki, do szuflady. No potem pukwiłam, wzięłam te dwa papierosy, położyłam, żeby leżały, no. No i te papierosy. I później już pani doktor już tak źle, było 6 na 7 grudzień. Już tak bardzo źle, ja mówię, no trzeba tutaj, zostałam już po południu i do północy. A Krzyżanowska później do mnie mówi, pani Jasiu, niech pani idzie już trochę do domu, już ja tutaj ją popatrzę. I ona w nocy o 2 zmarła, 7 lutego, 82 rok.